Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bany. W dzisiejszym odcinku T26E5 Patriot, to samo co T26E5, jeszcze nie zdecydowałem, czy będzie to mistrzowska bitwa, czy będzie to WOT taktycznie, ponieważ tutaj też jest bardzo fajna miejscówka i drugi raz oglądałem tak dobrą bitwę, kiedy nie ma artylerii z tego miejsca. Czy może moje achy i ochy nad T26E5, ponieważ jeśli oglądacie moje streamy, któreś tam regularnie od poniedziałku do piątku i czasem w weekendy odbywają, zawsze wychwalam tą premkę i zawsze twierdzę, że to ona jest najlepsza i jeśli ktoś szuka czołgu premium 8 poziomu, to polecam właśnie Patriota. Będzie okazja zobaczyć w tej bitwie, dlaczego tak jest. Warto jeszcze wspomnieć, że na WOT Replays robią aktualnie chyba najlepsze wyniki z czołgów ciężkich 8 poziomu, ponieważ wyniki na poziomie nawet 9000, 8, 7 znajdowałem, także tak naprawdę bardzo dużo. Jeśli chodzi o sam czołg, no to oczywiście atomowa wieża, którą tylko w wizjer da się przebić i to też musi być duża penetracja pod odpowiednim kątem. Ewentualnie czasem wchodzi w te miejsca, gdzie nie widać jarzma, ale tak naprawdę bardzo sporadycznie. Jest na miejscówce, zwróćcie uwagę, nie ma artylerii i mamy tutaj idealny przestrzał na przeciwnika ciężkie, które jadą na przepychacz, bądź te, które przyjechały tutaj w te okolice, a jednocześnie on jest w stanie grać na wieżę. Kiedyś komentowałem w Esport TV bitwę Isem III, tutaj też było coś koło 7000 obrażeń, nie było artylerii, co pozwoliło naszemu bohaterowi po prostu porządzić z tej miejscówki, no i zobaczcie, no po prostu idealne miejsce strzeleckie, tylko i wyłącznie na wieży, przeciwnicy odsłonięci, także nic, tylko gąskować i kończyć. 985 obrażeń, już są następne. Warto, jeśli o Patriota chodzi, wspomnieć, że jego penetracja na zwykłym pocisku to 230, a na pocisku premium 259 i obydwa to pociski podkalibrowe, dlatego to sprawia, że ten czołg bardzo dobrze zarabia. Jeszcze gdyby zadawał większe obrażenia na jedną kulkę, jeden pocisk, byłoby jeszcze lepiej. Tutaj już praktycznie można powiedzieć sfarmiony Super Pershing, już 1941 obrażeń, także w zasadzie 2165. No ale za chwilę na pewno strzelnica tu z tego miejsca się skończy. Zwróćcie uwagę, że dwie VKP pojechały, już są na przepychaczu, tam jeszcze typy 59, także już za chwilę będzie zamykany. Kolejna ważna sprawa, tutaj można sobie spokojnie strzelać we wszystko to, co podjechało na środek. Do tego, jeśli mamy pewność, że nie ma tutaj w tych okolicach niszczycieli, możemy wyjechać tak jak wyjechał nasz bohater, już odprawił drugiego do garażu, ma 2300 obrażeń, to jeszcze nie jest nic imponującego, ale nie byłoby tej bitwy u mnie na kanale, gdyby miała się tak szybko skończyć. Mamy tutaj, to jest chyba, tak, M449, czyli premka francuska, również 8 poziomu. Te dwa czołgi pojawiły się mniej więcej w jednym czasie. No i już powiedziałbym, że robi się grubo, ponieważ fałka na przepychaczu wyszła z zakrętu, także już będzie mogła bić te dwa oho, które znajdują się na D5. Spokojnie czeka właśnie w tym momencie AMX odprawiony do garażu. No i mimo 2847 obrażeń i 1143 po spocie naszego bohatera, dalej sytuacja jest, powiedziałbym, wysoce niepewna, ponieważ wynik to jest 3-2. Tutaj bulldog niemiecki się dość opiera i całkiem nieźle mu to wychodzi, ponieważ już któryś strzał w niego oddany. Tutaj mamy KW-4, które dzięki swojemu pancerzowi nigdy tak naprawdę nie wiadomo, kiedy odbije, kiedy będzie rykoszet, a kiedy wyjdzie z obrażeniami. M41 bulldog oddaje strzał, także już stąd powoli trzeba jechać, ewentualnie pokombinować tak, żeby pokazywać tylko wieżę. Przepraszam, to nie było KW-4, to jest KW-5, czyli jeszcze twardszy orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o pancerz. No i w takich sytuacjach zazwyczaj na urwisku już gra dla drużyny, w której jest nasz bohater, się kończy, ponieważ drużyna jest zamknięta i zaczyna się ogień krzyżowy, także nie da się schować. ICU LOL z klanu Minus jest bohaterem tej powtórki, a tego nie powiedziałem. Mamy kolejne trafienie, już fałki dojeżdżają do zakrętu, także
Zwróćcie uwagę, że znów można schować wieżę z tej strony, także ta miejscówka, jeśli nie ma artylerii, jest naprawdę OP. Bo jeśli byłaby artyleria, no to ona ma tu idealny wrzut i już naszego bohatera by nie było. W fałce sporo entuzjazmu pufnęło w trakcie jazdy i postanowił jednak się wycofać. Oczywiście już zbyt późno, mamy 4200 obrażeń. Kolejny strzał 5-3, czyli drużyna naszego bohatera zaczyna zdobywać minimalną przewagę. Prócz uszkodzeń, które on zadaje, jeszcze uszkodzenia w gąsienicę i czwarty zabity przeciwnik, 4921, czyli teraz następny strzał to będzie przekroczenie granicy 5000 obrażeń. Niestety w tym momencie to się nie udało. Decyduje się strzelić w typa 59, już mamy 5134 obrażeń. Jest kolejne trafienie, także 7-5. Ponad 5000 obrażeń i za chwilę prawdopodobnie będzie więcej. Ten strzał był dość nieszczęśliwy. Warto zwrócić uwagę, że Patriot ma 70 pocisków ze średnimi obrażeniami 240, także naprawdę sobie radzi. Dlaczego najczęściej polecam ten czołg premium? Ponieważ jest, no tak, ma bardzo dobrą penetrację, bardzo mocną wieżę, jest o niebo lepszy od drzewkowego T3-2, do którego jest bardzo podobny, także nic tylko i grać. Ja wiem, że to jest pewien paradoks, że go najbardziej polecam jako najlepszą premkę, najmniej nią gram, ale obiecuję, że na streamach się to zmieni i będę grał dużo więcej tym czołgiem. Mamy kolejne trafienie, 6000 obrażeń przekroczonych i szczerze mówiąc nie widać końca. Nasz bohater do tej pory tak naprawdę 470 obrażeń stracił, no i teraz pewnie straci trochę więcej, ponieważ wyjechał typ, tutaj nie ma za bardzo jak zagrać na wieżę. Jednak nasz bohater ma więcej punktów życia i do tego mam przeczucie, że typ 59 stracił magazyn amunicyjny, ponieważ dużo wolniej, znaczy wycofuje się i nie podejmuje walki. Mamy kolejną fałkę, która jest tak naprawdę tutaj w tym momencie bezradna. Typ 59 nie trafia, do tego warto wspomnieć, że w zasadzie T26E5 jest medowatym, ciężkim, działo jak czołg średni, bardzo szybko skupia, szybko obraca się wieża, w miarę szybko jeździ, taki średnio ciężki z przewagą ciężkiego, ale nie z prędkością, na przykład, nie wiem, no fałka to była przesada, ale porównując to z czołgami ciężkimi innymi 8 poziomu i zadziornością, Patriot jest naprawdę dużo lepszy. Nasz bohater ma już 7200 obrażeń, właśnie odsyła 6 przeciwnika do garażu, czyli mamy specjalistę, no i jedzie po typa 59, a co sobie będzie żałował? Pierwszy strzał, jeśli wylosuje więcej niż 200, no nic nie będzie losowało, 11, 8, także można by zaryzykować stwierdzenie, że bitwa jest już przesądzona. 7582 obrażeń, 1737 po wykryciu i zwróćcie uwagę, ponieważ o tym trzeba wspomnieć, wszystko tak naprawdę zrobione z jednej miejscówki, jeśli mamy dobrą wieżę, możemy w każdą stronę zadawać obrażenia i zawsze schować kadłub, nie ma z tym żadnego problemu. Miejmy nadzieję, że tu już będzie formalność, dostał jak Panther, 2 Skorpion GI z trzeci, także nic co byłoby jakimś wielkim, dużym problemem. Nasz bohater postanawia podjechać do bazy od linii K, co jest oczywiście dużo rozsądniejszą decyzją niż szarża na bazę. I mamy tutaj JP2, także pierwszy strzał tutaj nie tylko on jest do strzelania. 7800 obrażeń jest na gąsienicy, właśnie przekroczyliśmy granicę 8000 i 2000 po wykryciu, czyli tych kombinowanych obrażeń jest już 10000. Nawet jeśli nie mamy gdzie schować wieży, to tak naprawdę ten kadłub tutaj bardzo wybacza, tutaj jest 180, także dopiero dolna płyta daje pewność, że przebijemy, a niejednokrotnie Patriot odbija isy trzecie defendery w kadłub, co jest oczywiście może nie dziwne, ale dość niespotykane. T32 też ma twardy kadłub, ale nie jest to tak twardy kadłub jak w Patriocie. No i myślę, że w tym momencie gracz już wiedział, że rozegrał świetną bitwę, ponieważ tych obrażeń jest kombinowanych 10,5 tysiąca, także naprawdę dużo. No i został i z trzeci, także formalność, on na pewno nie poradzi sobie z Luwem, Oho, T26E5 Patriot, dwoma FV-ami 4202, jeszcze AMX AC48, Plutonowy, o którym nie było okazji wspomnieć
do tej pory. No i jeszcze Skorpion G, także cała długa lista na jednego Isa. Ja może to przyspieszę razy dwa, dopóki go nie znajdę, ponieważ ostatnia pozycja Isa trzeciego to F2 i wydaje się, że było to dość dawno, ponieważ odjechał naprawdę daleko od naszego bohatera. Być może jeszcze pozwiedzając tutaj mają oczywiście możliwość zdobywania bazy, byłoby po problemie i to Is trzeci musiałby przyjechać. Tą powtórkę, o której wspominałem na Esport TV, udało się zakończyć wygraną bez amunicji. No i z trzeci nie jest tytanem, jeśli chodzi o ilość przewożonej amunicji, także również było bardzo ciekawie. W tym momencie pojawia się z trzeci, jest wykończenie 7 zabitych przeciwników, 8386 uszkodzeń wyświetlonych, 2226 po podświetleniu. A ja zapraszam Was do tabeli wyników i zobaczymy, jak wyglądało to stricte w liczbach. Oczywiście za tą bitwę as pancerny, do tego udało się zrobić zwiadowcę, brutala, ogień skuteczny i kuloodpornego. Współpraca, duży kaliber i specjalista tutaj niestety zabrakło do Radleya Waltersa i ten moim zdaniem Top Gun, czyli duży kaliber nie jest adekwatny do tego, co zrobił w bitwie. Jest to zbyt słaby medal, oddał 61 strzałów, z czego 54 wylądowały w celu i 40 z penetracją. To dało nam uszkodzenie na poziomie 8691, w tym 2424 z dystansu większego niż 300 metrów. Obrażenia zablokowane 1650, tutaj, no bądźmy szczerzy, nie był jakimś wielkim celem dla przeciwników. 2226 po podświetleniu to dało nam w sumie 11 tysięcy obrażeń kombinowanych. Jeśli chodzi o zarobki, może tak, jeśli chodzi o doświadczenie, rzadko spotykany wynik 2528 bazowego doświadczenia. Po koncie premium 3792 zarobił 250 tysięcy. Po odliczeniu amunicji, która kosztowała tutaj 90 tysięcy i racji, czyli 110 tysięcy, zarobił 135 tysięcy na czysto. Jeśli porównamy to z drużyną, no to niebo a ziemia, następny w drużynie 4 razy mniej, następny też 4 razy, no i później już tak naprawdę coraz gorzej. Ja się z Wami żegnam, zapraszam Was oczywiście do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Niezmiennie mnie to motywuje. Zapraszam również na streamy, które odbywają się regularnie. Ja się z Wami żegnam, pozdrawiam serdecznie. Bany.